Cześć, cześć, z tej strony XDS, a to jest Welcome to the Game. Dzisiaj sobie zagramy w tą grę. Od początku wszystko. Widziałem tą grę u paru youtuberów i ogólnie mi się spodobała i chcę zobaczyć, jak to wszystko działa. Halo, gra. O, już nam działa program. Adam, spoko, hey, yeah. So, are you sure you want to do this? The deep web is full of fucked up shit. Even worse, the red room. There are some things you can't unsee. All right, well, don't say I didn't warn you. The deep web is like a giant maze. There is no search engine, so you have to do some exploring to find what you were looking for. First thing. There's two main programs in which you'll be using on your search for a red room. And Notes. And is a web browser that allows you to access the deep web. You can't access these sites on a normal browser. Notes is, well, Notes. You use this to take notes on what you discover. So this is a pretty important tool to use. Go ahead and set your homepage on And to a deep wiki page to get you started. What you are looking for are 8 hidden keys in the deep web. Not all sites have them, but some do. You have to explore each page, click the links, and see what you discover. The hidden key looks like this. Each key contains an order number associated with them. This is important. Once you have found all 8 keys, you have to type out the complete key in order. This will provide you with the Red Room's URL. This is where the Notes system comes handy. You can keep track of all the keys you have found. Another tricky thing with the deep web is that some pages are opening up at certain times of the night. If you look at the top right corner of your screen, you will notice a clock. Obviously, this is your current time, so if a site you visit is not up, try again a couple hours later. Next to the clock, you will notice a day count. This keeps track of how many days have passed since you started your search for a red room. Dobra, czyli będziemy musieli szukać tych kluczy i je zapisać ogólnie. When you explore the deep web, you're exposed to hackers. These hackers will attempt to hack you, but don't worry. I went ahead and installed some tools to prevent this from happening. There are two kinds of attacks that happen to you while you browse the deep web. The first one being a denial of service attack, or better known as a DOS attack. When a hacker attempts to DOS you, you will be prompted with a DOS blocker tool to try and block the attack. You simply just have to click the action nodes in the puzzle and redirect the traffic to the exit node. This prevents the packets from flooding your system. You have to activate all of them though. If you don't, you will get hacked. Pro tip, you can hold the middle mouse button to speed up the process. Co to był za dźwięk? I'm gonna go ahead and launch a DOS attack on you, so you can test this out for yourself. You ready? Tak to ma działać? Te dźwięki mi się nie podobają. The second type of attack that can happen to you is a kernel attack. Hackers will try to corrupt your kernel and prevent you from using your system. Just like the DOS blocker tool, I went ahead and installed the kernel compiler tool for you to fix the corrupted code. With this tool, you simply just have to type what you see on the screen. Alright. Now I will launch a kernel attack on you, so you can test it out for yourself. Um.
Serio. Matko, to... Że nie będę tego tak szybko pisał. Oh, wait a minute. There's one more thing I forgot to mention. This is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say, the farther you get into the deep web, there is kidnappers that will try to locate and kidnap you. So be on the lookout for this. Czyli ktoś będzie chciał mnie złapać. Czy to będzie coś tak jak PewDiePie'a wyskoczyło? When you think the coast is clear, turn the lights back on. How do you turn the lights off? Well, once you zoom out of the computer mode by hitting the right-click button, hit the A, S, D keys to look around, and click on the light switch behind you. Well, that's it. Good luck. Dzięki. No, to będę miał potrzebne notatki. Sobie tak wezmę i... Przeglądarka. Halo, przeglądarka. To co, na przykład? Fajny ci węg pisania. Te Deep Web Wiki 1. No, to zacznijmy od początku. Już 10:45. Jezusie! To się przestraszyło. Nie, to nie jest to... A nie, dobra, myślałem, że to z pisaniem. Te dźwięki bardzo mi się nie podobają. Co to robi? Dlaczego ja całości nie mam załadowany? Aha. Czy coś da się kliknąć? Coś to robię, ale nie jestem pewny co. Wiem, że mamy szukać tych kluczy, takich kodów. Ale nie wiem gdzie. Co to było? Halo? Panie policjancie, ja to nic nie robię. Któryś z tych muszę kliknąć. Ja
Ja się boję, że coś mi zaraz wyskoczy. O, trafiłem. Czekaj, to tu jest ten u góry. Nie, serio, teraz będę musiał to całe zgadnąć. Co zgadywamy? O! Próbuję mało mówić, żebym słyszał, co się za mną dzieje. Serio. O, schadłem. Co mam tutaj kliknąć? Nie wiem, na który dzień mam się odwracać. To mnie martwi. Jezu. Drzwi tak styczą teraz. Nie wiem, boję się, że coś mi wyskoczy zaraz. Fajnie zrobiona ta gra, ale... Matko, któryś z tych królików? Zgadłem. Któryś z tych kulek? Ja pierdzielę. Jak się przestraszyłem. Coś tu słyszałem. Już, już. Było coś takiego, jakby on coś powiedział. Za to jest creepy.
Pizza. Idź sobie. Chcesz pić? Bo ja tak. Chyba już. Jest kod. Ctrl C. Ctrl V. Wklej. A to jeszcze raz wchodzi. Szukamy czegoś dalej. Forgiving. Kocie, gdzie ty jesteś? Idź stąd, idź. Nie wiem, ja mam tu czekać. Trochę się cykam, że ktoś mi zaraz tu wyskoczy, jak włączę światło, ale dobra. Od odwadzono się tak odbija? Matko, chcę się przestraszyć. O, pistolety. Matko. Nie. Ile? PCAP S. Le i mogę R tu. Nie zdążę chyba. Gdzie to jest?
zostałem skakowany. Dwa dni stacie. Nie wiedziałem, że on może przyjść, zapukać mi, kiedy wpisuję kody. Trudno, najwyżej dwa dni mam stracone tylko. Ale czy to nie jest tak, że jak mnie skakują, to nie widzą, co robiłem? No chyba już. Ja pierdzielę. Nie wiem, panie. Ja pierdolę. Nara. Można mieć ładnie do tyłu, niż on tu przyszedł. Wiem, że mało mówię, ale chcę słuchać, a mam już na maksa słuchawki. Tego się boję, jak oni mnie hakują, ponieważ uszy mi zaczynają boleć. Ja się przestraszam przez to. Czy krzesło się przesunęło?
Paranormalne? Nie, i stąd mam wyłączone światło. On już pewnie przyjdzie, tak? Czas. Już. Bo nie było przesunięte. To nie, pierwsza może po prostu. Deep Web Wiki 2. Dobra, dzięki za oglądanie Deep Web Wiki 2. Sobie wejdziemy na kolejny odcinek, który, jeśli wbijecie 20 lajków, będzie. No, będzie 9, czyli będzie jutro. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.